Marta urodziła się 6 października 1997 roku z wrodzoną niedrożnością przełyku. Z tego powodu była operowana w pierwszej dobie życia w Poznaniu, a następnie kilkakrotnie w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Wielogodzinne zabiegi chirurgiczne były konieczne, by przywrócić sprawność przewodu pokarmowego i umożliwić Marcie normalne funkcjonowanie. Z powodu częstych infekcji, braku odporności, nauka w klasie pierwszej oraz drugiej odbywała się w domu na zasadzie indywidualnego nauczania. W klasie trzeciej Marta rozpoczęła naukę w szkole podstawowej nr 4 w Swarzędzu. Część lekcji przeprowadzana była indywidualnie, część natomiast integracyjnie z klasą. W czwórce, wśród oddanych wspaniałych pedagogów, Marta czuła się doskonale. Z przyjemnością realizowała program szkolny, odnosząc wielkie sukcesy w postaci świadectwa z czerwonym paskiem. Wycieczki, pierwsze poważne lektury, lekcje historii, ale również ogromnie ważne zajęcia usprawniające logopedyczne i rewalidacyjne. Dzięki temu, że nauczanie miało charakter włączający, miała możliwość integrowania się z grupą rówieśniczą. Podczas zajęć edukacyjnych, mimo że często chorowała, udało się nawiązać przyjaźnie i relacje z rówieśnikami. Stworzyło to szansę na uczestniczenie jej w wycieczkach, zielonych szkołach i konkursach, innowacjach pedagogicznych i dało mocną podbudowę do kontynuacji nauki w szkołach wyższego szczebla. Z wysoką notą ukończyła gimnazjum, a następnie liceum ogólnokształcące. W tym momencie pojawiła się luka w możliwości kontynuacji nauki, a zarazem niemożliwość podjęcia pracy zawodowej. To była utrata nadziei na dalsze, normalne życie. Dla córki był to poważny problem emocjonalny, który odbił się na jej zdrowiu. Uzdrowieniem okazał się telefon pani Mai Szwanki z propozycją od pani Elżbiety Wieczorek, dyrektor szkoły podstawowej nr 4 w Swarzędzu, by Marta rozpoczęła pracę w szkolnej bibliotece na zasadach wolontariatu. To był 6 października, dzień urodzin Marty. I chociaż od rana obsypaliśmy ją prezentami, ten telefon wywołał prawdziwy, szczery uśmiech szczęścia i sprawił jej największą radość. Praca w bibliotece to było jej marzenie, które teraz miało szansę się spełnić. Wśród pedagogów, wychowawców znalazła silne wsparcie, które zapewniło jej poczucie bezpieczeństwa. Realizuje teraz własne marzenia i czuje się bardzo, bardzo potrzebna.